kaluków jest, jest taka to krzywizna. A dlaczego z tej stali, a nie z innej? Bardzo prostej przyczyny. Zamieszkały w Jedliczu Stanisław Stopkowicz jest nie tylko znawcą dawnego uzbrojenia, zwłaszcza broni białej, ale przede wszystkim znanym i cenionym płatnerzem. Od lat wykuwa wierne kopie różnego rodzaju broni historycznej. Wykonane przez niego egzemplarze europejskich szabel, mieczy, pałaszy, karabel, kordzików oraz wschodniej broni siecznej, w tym japońskich katan, można oglądać w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Otwarcie wystawy Broń Biała na przestrzeni wieków 27 sierpnia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tym większym, że Stanisław Stopkowicz niezwykle barwnie z olbrzymią swadą opowiadał o swoim zamiłowaniu i odpowiadał na pytania zwiedzających. Z dużym wzruszeniem wspominał pierwszą wykonaną przez siebie szablę. Pierwsza moja szabla to jest 3 miesiące twardej, trudnej roboty. I mówię, nie daj Boże, żeby mnie w życiu przycisło, żeby był zmuszony sprzedawać to, co mam. Jeżeli by tak było, to by sprzedał wszystkie oprócz tej jednej. Tej jednej by nigdy nie sprzedał, bo to jest kwestia sentymentów. Tak jak pierwsza dziewczyna, pierwszy chłopak, pierwszy pocałunek. Dla mnie ta szabla w życiu jest najważniejsza, bo była pierwsza. To jest szabla kawaleryjska, wzór 21-22, bardzo popularna w okresie międzywojennym. Nosili ją oficerowie, pierwsza polska szabla taka z prawdziwego zdarzenia. Płatnerz nie ogranicza się do broni europejskiej. Jego zainteresowania obejmują też broń z innych kręgów cywilizacyjnych, w tym Bliskiego Wschodu. Zrobiłem tylko jedną szablę austriacką, szablę, którą miał marszałek Piłsudski, ponieważ Austriacy lubili rzeczy niezawodne, ale nie zwracali uwagi na piękno. Ja z kolei odwrotnie. Dla mnie szabla musi być piękna. W tej chwili to piękno zaczynam dostrzegać różne grawerowane. Siedziałem, widać tu szablę z dużym grawerunkiem. Pracowałem przy nich bardzo długo. Ważną część kolekcji zajmuje biała broń japońska. Fascynuje ona wielu miłośników historii i kultury. Jeżeli idzie o wykonanie samej dokładnego ostrza, to proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ten oto miecz samurajski ma różnicę w szerokości na całej długości nie przekraczającą 0,2 mm. 0,2 mm, a ostre jak brzytwa. Utrzymanie takiej to już był duży wysiłek i duża staranność w wykonaniu. Proszę mi wierzyć, to jest stal i twarda stal. Może komuś to coś powie w granicach 50 stopni Rockwella. To jest już duża twardość. To nie jest plastelina, a uformowane, tak jak powiedziałem, z taką dokładnością. I to jest najbardziej dokładnie wykonany miecz przeze mnie. Zwiedzanie kolekcji białej broni jest jednak przede wszystkim okazją do lepszego poznania ojczystej historii i patriotycznych tradycji. To jest szabla kościuszkówka, typowa dla tego okresu insurekcji kościuszkowskiej, typowa z kilku powodów. Jeden to jest charakterystyczny kabłok, którego elementy zaginają się pod kątem prostym. To są jedyne szable, prawie jedyne szable z tego okresu w ten sposób, z takim kabłonkiem. I z tą szablą portretował się dość często i bywa na portretach nasz Tadeusz Kościuszko w takiej pozycji. Ta szabla jest o tyle ciekawa, że posiada tutaj paluch, czyli mocowanie na kciuk, które ułatwia cięcie, i osłonę na rękę. Nie posiada wąsów, które tu wyhamowują ostrze drugiej szabli, tak jak ta. Przykładowo ten wąs wyhamowuje ześlizgnięcie szabli tu na rękę. Więc bardzo ważne. Ponieważ tu nie ma wąsów, musi być kosz lub furnyment ochraniający dłoń. Szabla świetnie wyważona,
Gdyby pan spróbował, ona nie stawia również oporu. Wcale, prawda? Jedlicki Płatner szczególną estymą obdarza postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie ukrywam, że jestem fanem marszałka Piłsudskiego, co zresztą widać. Chociaż gwoli ścisłości, marszałek jak każdy człowiek miał swoje chwile mocne, słabe. Był po prostu człowiekiem jak każdy z nas, ale jest jedna rzecz, niepodważalna rzecz, że gdyby nie jego legiony, wolnej Polski by nie było. Ta szabla jest austriacką szablą, którą posiadał w wojsku austriackim. Mówię wcześniej, że Austriacy byle było sprawne, dobre, niekoniecznie musi być piękne. Macie tutaj Państwo potwierdzenie tej tezy, ale marszałkowi koledzy chcieli zrobić przyjemność. Koledzy i zlecili do firmy Solingen, słynnej niemieckiej, która robiła takie oto szable słynące na cały świat, zlecili wykonanie takiej oto szabli, którą marszałek najbardziej, że tak powiem, dosłownie nawet kochał, bo od 1916 roku, pomimo że miał jeszcze 8 szabel, nigdy innej nie nosił na różnych uroczystościach, tylko to oto szablę. Ona miała tylko tam napis komendantowi, tam koledzy z pułku. Tego nie ma tutaj. I różni się tylko tym, że tutaj jest skóra cielęca, na oryginale jest skóra z rekina. Ale nie mogłem zdobyć skóry z rekina za żadne skarby. Radzono mi złapać rekina finansowego, ściągnąć z niego skórę, ale nie wiem, czy marszałek miałby mi to za złe. Więc jest tylko skóra cielęca obciągnięta. Reszta, orzełek srebrny. Reszta jest wszystko. Napis Józef Piłsudski oczywiście w skrócie. Wszystko srebrne. Takie coś dostał marszałek od swoich kolegów, oficerów z pierwszej brygady. Broń z wygrawerowanym hasłem Bóg i Ojczyzna ma wyjątkowy charakter. Jest to bowiem ostatnia polska szabla. To jest szabla wzór 1976. Według, ma wyjść katalog wydany przez Urząd Miasta Gminy w Jedliczu, gdzie są moje szable. I tam jest również napisane przez biegłego doktora historii, że po prostu takie szable są nieliczne. Jedną z tych szabel ma generał Jaruzelski. Osoba generała to jest odrębna sprawa. Natomiast taką posiada po prostu litery i wszystko jest wykonane ze srebra. To jest szabla wzór 1976. O tyle ciekawa, że ostatnia polska szabla. Nie ma już szabli wzoru, która została wykonana po tej szabli. To jest szabla wzorowana, rękojeść wzorowana ze szabli husarskiej, głownia i pochwa z przedwojennej szabli wzór 34. Na wystawie znajdują się również inne elementy uzbrojenia. Interesujące są też sztuki broni palnej czarnoprochowej, w tym para pistoletów skałkowych do pojedynków w stylowej skrzynce. Efektownie wyglądają też inne artefakty – zbroja, miecz, topór, tarcza, a nawet halabarda. Wystawę w Brzozowskim Muzeum można zwiedzać do końca września.